Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Sędziszowie Małopolskim w ramach projektu Twoja Okolica, program dla organizacji pozarządowych z powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, uruchomiło telewizję internetową. Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jego łączna wartość to ponad 72 tysiące złotych. Porozumienie Samorządowe to organizacja pozarządowa, której głównym celem jest działalność na rzecz rozwoju gospodarczego gminy i powiatu. Jako stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe my działamy akurat nie 20 lat. To jest już szmat czasu. Przetrwaliśmy różne okresy w swoim funkcjonowaniu. Kiedyś byliśmy kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, prowadziliśmy szeroką działalność w zakresie realizacji projektów unijnych i tutaj mamy swój dorobek w tym zakresie. Wielu ludzi kształciliśmy, przekwalifikowaliśmy zawodowo, oferowaliśmy ludziom określone usługi. I wiele osób z tego skorzystało. Tam liczyliśmy to chyba ponad setka, gdzie jak później wykorzystali te rzeczy, które my ich nauczyliśmy, za nasze pieniądze, nie za nasze pieniądze, za pieniądze publiczne, unijne, no to już jest, nie wszystko wiemy. Natomiast, że to było potrzebne, że to się wpisywało w zapotrzebowanie tego naszego regionu, to niewątpliwe. Drugą nogą jakby funkcjonowania stowarzyszenia to działalność samorządowa. Chcieliśmy mieć, nie ukrywam tutaj, wpływ na lokalne życie publiczne, lokalne decyzje dotyczące funkcjonowania naszej społeczności, naszych wspólnot samorządowych w całym powiecie i myślę, że to w jakimś większym czy mniejszym stopniu się udawało. Głównym celem projektu realizowanego aktualnie przez Porozumienie Samorządowe jest zaktywizowanie członków organizacji pozarządowych do podejmowania działań w kierunku zdobywania środków finansowych na realizację zadań statutowych skierowanych do lokalnej społeczności oraz stworzenie lokalnej telewizji internetowej. Projekt jest współfinansowany z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zakłada dwie ścieżki prowadzone równocześnie. Pierwsza ścieżka to są szkolenia. Jest to dwa rodzaje tych szkoleń. Autoprezentacja i prezentacja oraz drugie pozyskiwanie funduszy unijnych dla tych organizacji pozarządowych na wykonywanie ich statutowych celów. Druga ścieżka to jest telewizja internetowa, która ma tak naprawdę zapromować te organizacje pozarządowe. Uważamy, że zainteresowanie życiem publicznym u nas jest dość kiepskie. Tutaj w grę wchodzi aktywizacja w ramach instytucji pozarządowych, jak również w ramach instytucji lokalnej władzy samorządowej, bo powiedziałbym, tutaj ludzi powinno to bardziej interesować, szczególnie zresztą w ostatnim czasie. Jest to zwyczajny zbieg okoliczności, że akurat nie teraz, w tym czasie, w czasie przedwyborczym przyszło nam realizować ten projekt. Tak jak mówię, zwykły zbieg okoliczności, bo akurat nie taki nam termin wyznaczyła organizacja wdrażająca, instytucja wdrażająca, która tutaj nam określone środki na ten cel wyasygnowała. W projekcie wezmą udział zrekrutowane podczas wakacji organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia, koła, kluby sportowe czy fundacje. Będziemy ich szkolić, będziemy chcieli pokazać ich, zapromować w naszej powstałej telewizji. Uruchomiona telewizja działa pod nazwą TV Twoja Okolica. Telewizja internetowa od samego początku z założenia miała zajmować się sprawami i problemami bliskimi mieszkańcom powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Od samego początku istnienia telewizji było takie założenie, że będzie ona dla mieszkańców źródłem informacji, co się dzieje w okolicy, co się dzieje na terenie każdej z pięciu gmin, które wchodzi w skład naszego powiatu. Telewizja internetowa wystartowała w składzie dwóch osób. Czyli ja, jeżdżąca po terenie, spotykająca się z ludźmi, zbierająca materiały, nagrywająca wywiady i mój kolega Paweł Trojan, który jest montażystą w tym projekcie. Programy telewizji internetowej są dostępne na kanale YouTube i Facebooku pod nazwą Twoja Okolica TV.